Witam, witam. Sprawdziło się od razu. Pierwszy talerzyk taki ładny. Na dzień dobry. Ładny. Made in China, ale chińska porcelana najlepsza, prawda? No, a tak tu poza tym to żadnych takich ciekawości nie ma. Czekał na mnie tutaj od razu kartonik. Wiecie co? I powiem wam tak. Z książek to biorę tylko podręczniki. Geografia. Tu też do technikum. Geografia. Trzy podręczniki z geografii sobie wezmę. A te ćwiczenia, które są już uzupełnione, zostawiam. Tak, bo nic tam nie ma. Oxford Repetitorium języka angielskiego uzupełnione, nie biorę, lecimy dalej. A tu nic nie ma, patrzyłem. Siema, słuchajcie, następna miejscowa i tu się wydarzyły takie rzeczy, prawda? Nie wiem właśnie, co to jest. To mi się wydaje, że jakiś klasyk PRL-u, prawda? Patrzcie, jakie fajne ma obicie. Fajny fotelik. Coś takiego. To chyba coś klasycznego było, no nie? Trzeba to będzie potem przyjść sprawdzić i rozpruć to tutaj. Tam mogło coś powpadać. Ostatnio rozprułem takie coś i złotóweczka wpadła, ale od niedawna dopiero połapałem, dlaczego ludzie to robią i sam zacząłem też to robić. No i poza tym jeszcze wziąłem, przytuliłem taki wieszaczek, bo jakiś lepszy, prawda, nie lipa, Iweta. A kolega się buduje i kazał mi właśnie wieszaki dla niego odkładać. Dobra, lecimy dalej. A tutaj wrócę jeszcze po to i sprawdzę na internecie, co to jest w ogóle za model. Dzień dobry. Co tu się dzieje? No i proszę, widzicie? To chciałem wam pokazać, co było w następnym, czyli jakiś skarb jakiś. Rajstop, wiecie? Patrzcie, ile tego tu jest. Rajstopy jakieś? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Simla, bierzemy wszystko. Bierzemy wszystko, tu odkładamy sobie. O, trytki. Trytki dla Józwy się przydadzą. Sklepu narzędziowego. Więcej tego jeszcze. Co to jest? Kreda czerwona. Ale cała paczka. Sprawdzimy, czy to jest dobre potem. Na razie dobre. Co? Noże i takie coś. Rajstop. Coś jeszcze jest? O! Jeszcze, kurwa, wychodzą. Bielizna. Rajstopki. $7.90. Ciekawe. Kto nie chciał? Ale to już samo. Widzę koszuliny. Lalka Barbie. Ty pokaż, czy tam jeszcze tylko więcej nie ma. Nie ma. Dobra, to by było na tyle. Następna miejscówka. Dobra, powiem wam tak. Wjechałem na następną miejscówkę. I tutaj jedzonko. Wszystko do 09. Daty ważności są ok. Jedzenie się nie może zmarnować. A najważniejsze, wiecie co? To są te mąki. Trochę mąki.
Mąka jest dobra. O. Kremy, bakalie. To biorę. Drzem. Wszystko nowe. Mleczko. Może nie dla siebie, ale mam kogoś, kto jest fanem takich rzeczy. I mu się to przyda. I druga rzecz, co tutaj była. Takie coś. Otworzymy to razem. Co tu mamy? To jest skrzyneczka. O. Duperele. Ładny kolczyk. Jakiś pierdoł jest 3M, co to? O, ale. Nie obraź się, ale. Nowy kolczyk. A jest drugi do kompletu. Czyli mamy dwa takie piękne. Ładne. Na pewno biorę. Co to jest? Rzeźba nosa? Nie biorę. Ale na pewno biżuterię sobie tą i to wezmę. To z pewnością, nie? O. Biżuteria ładna. Będę miał. Ładna. Ładna skrzyneczka, powiem wam. W ogóle. Tutaj co jeszcze było? Co jeszcze jest dla mnie ciekawego? Kubki Disneya. Nawet puch. Duże. Jestem kobietą. Kalendarz. Kalendarz, kurde, badania kupiet. O, nowa. Kolejna nówka. Nowy. Porta Capillo, jakiś królik. Bierzemy to razem z tym. Smyczki, nie? Inteligencja, prezencja. Klasa, sex appeal. Nie chcę mi się już tych kubków brać, bo mam ich. Ale ten ładny, puch, tego sobie wezmę. Dobra, lecimy dalej, bo tu nic więcej nie ma i to muszę jakoś zabrać dalej. Wrócić tam do fotelu, fotela i go określić też, ten fotel. To sobie weźmiemy, o. To zostawimy, to sobie weźmiemy. Ja tu zabiorę moje rzeczy, te wszystkie. To je pakuję, nie? Zlecimy do domu, zmontujemy filmik. Jak to kurde zabrać? Dobra, ja się zabieram, lecę dalej, bo jeszcze mam 3-4 miejscówki do finiszu. Hejo. No, fotel jednak zabrałem, bo to klubowy fotel, lata 70. Tam moje rzeczy z dzisiaj. Także skarby takie. Ładny stan. No trochę tylko pewnie. Nie fajny stan, ciekawy. No, to koniec wypadu dzisiaj. No, ale dzień się dla mnie jeszcze, no to znaczy wieczór się dla mnie nie skończył. Bo tu taki zestawik czekał. I patrzymy, co my tam będziemy mieli. Fajna doniczka, nowa. Wezmę kabel do ładowarki. Czy to jest zasilacz? Zasilacze zbieram też. Co my tu mamy? Farby plakatowe. Nowe, nikt nie używał. Też wezmę farby. Herbata. Trochę jest. Earl Grey. Pewnie wypiję sobie herbatki. Co tu jest? Kubek świąteczny. Już tych kubków to tyle mam, że... Ale to ładne. To ładne, to wezmę. Pilot do Technixa. Też wezmę.
Nie, tu wszystko trzeba będzie wziąć oprócz tego, co to jest. Styler Gillette. Działa to. Działa normalnie. Ciach. O, wezmę to sobie, zmienię wkłady i będę stylował sobie włosy. Kurwa, gwiazdą. Dobra, a tu jest ładowarka. Tu wszystko trzeba będzie wziąć. Ten kubel, no ładny, 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 ładny. Ten mi się podoba. Bardzo ładny. Ochraniacz na szczęki nowy. Będę walczył, jakby ktoś mnie zaatakował. Te noże ładne, nowe noże. Zestaw noży. No i takie, to też wezmę, bo lubię. No dobra, to nie ma co nawet tego tutaj wyciągać. Wszystko jest fajne. To co to jest? Tułowice stare się okazało nagle. Stare tułowice, niepozorny talerz. Też weźmiemy tułowiczki. Może też weźmiemy. Zobaczmy, co jest pod spodem. Jeszcze taka paczka jest do nas. I talerz. Kolega, mam kogoś, kto chce talerze właśnie. Dobra, fajnie. Wezmę nawet to. Teraz przetransportować. No dobra, idę to transportować. Także takie rzeczy, takie, takie i takie. No, widzimy się na chatce już. Hejo. Hello, już w nocy. I tak właśnie wyglądałoby podsumowanie tego wypadziku. Nawet nie wiedziałem, że tego tyle będzie. No, a tak widzimy. Pamiętacie, trytki. Fajny naprawdę. To jest na doniczkę. Herbata Ramsey, coś tam się wypije. Zasilacz do laptopa też biorę. Ładne miseczki, nowe talerze. Taki dzbanuszek. Tutaj mamy te. Nie, tam jest tylko to. Filiżaneczki tu z podstawką. Takie ładne. Te noże. Tu nieużywane. Tu takie trzy sztuki. Wiecie? Pamiętacie? Klej modelarski. Modelowania. Też przejęliśmy. Farby blokatowe nowe. Pamiętacie te, co to było, kredy na czerwono? Kreda czerwona działa, są kredy czerwone, można bas grać. Co dalej? Dalej mamy, tu są te tułowice starsze. Tu ten Chińczyk. O, coś zgubił ostro. O. Taki. A do ciekawostki można powiedzieć, że z tego samego rodzaju co jakiś czas spada po jedna sztuka. Bo wcześniej, kiedyś, to nie jest dzisiaj, dorwałem taki, o też talerz, tego Chińczyka i taki mniejszy, jeden był jeszcze zbity. No. Słuchajcie, dalej co mamy, pilot tego Technicsa. To jest ciekawostka, zdjąłem sobie ten wkład, nie? Proglit, Styler.
I od razu, ale też brakuje chyba innej, bo to jest wkład dwójka. Widzę. A powinny być wszystkie. Ale wszystko działa. Zdjąłem sobie to i o. Ładnie działa. Tylko nałożyć maszynkę nową i można, mogę lecieć, nie? Co dalej? Ta kolekcja tych rajstop, 11 sztuk, wiecie? I takie. I pieringi z rumfosem. Różne kolory, zielone. LG. No, ale tu pisze niby 19,50 dolara. Fajny strzał. Skoro to tyle, ile pisze, to tyle jest warte. I tutaj te lewe. Dalej. Dalej był ten króliczek przypinany nowy na szybę. Tak. Takie coś. I nasza szkatułeczka taka. Nasza szkatułeczka była taka. Tak w środku. To nasze luperel. Ale. No i no, ciężkie. Co to jest? Wpinki chyba do jakiegoś żakietu chyba, nie? Dla kobiety. No, oczywiście wieszak dla kolegi. Fajny, bo chciał zbierać wieszaki. I te podręczniki do geografii. No fajne, bo taki podręcznik to 24 zł, nie? A podręczniki zawsze zbieram. No bo to widziałem, że się sprzedaje. Można to, mogą z tego jeszcze korzystać. Może z tego korzystać młodzież jeszcze. No, no i to by było na tyle. Tu wziąłem sobie jeszcze tą deseczkę. Wiecie? Wziąłem deseczkę, bo wcześniej, kiedyś. Wziąłem taki, marzyłem, żeby karmić ptaki. Żeby zrobić domek sam. A nie musiałem robić. Bo taki o domek dla ptaków się trafił. I teraz to na to będzie i ptaki będą miały domek. Też powiem wam, jak przebiegają prace z budowy tego domu dla ptaków. Będziemy mieli nowego lokatora, że tak powiem. Co to? Plafony. No i jeszcze zabrałem ten tak to wygląda. Mamy stoisko po dzisiaj. Tak. I zabrałem jeszcze ten fotel. Bo to jest fotel, okazuje się, z lat 70. Fotel klubowy z lat 70. Po restauracji, po zrestaurowaniu, takie fotele są warte nawet paręset złotych, a nawet widziałem za ponad 1000 też sztuki. No, także nie wiem, co z nim zrobię. Może go zrestauruję, może go oddam z restauracji, ale oj, oni mi po prostu te gabaryty to wrzucają te gabaryty. Po prostu zostawiają to, co ma największe gabaryty, to dla mnie, tak? Bo Maciuś weźmie i choroba zabierze. No, także tak wygląda sprawa dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, idę spać, bo godzinka już jest późna, na pewno po trzeciej, prawie czwarta gdzieś. I zobaczymy się następnym razem na ciekawym, jakimś mam nadzieję, wypadzie. Bo ostatnio tyle konkurencji, że trzeba używać nadludzkiej mocy, żeby to wyrabiać, prawda? No, także dobra. Dobrej nocy życzę. Pozdrówki. Do następnego. Trzymajcie się. Hej.